podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W nawiązaniu do przedostatniego odcinka, w którym zapowiadałem umieszczenie na swoim kanale, na swoim podcaście materiału z Radia Szczecin, tego fragmentu wywiadu, którego udzieliłem tej rozgłośni, dziś spełnienie tej obietnicy będzie ten materiał zaraz po tym moim wstępie. Natomiast zanim udostępnię Państwu ten materiał, zanim będziecie Państwo mogli sobie odsłuchać fragment audycji z 7 kwietnia tego roku pod tytułem Rosjanom nie wolno krytykować ZSRR, które prowadził pan redaktor Piotr Kobalczyk, to kilka słów mojego wprowadzenia. Nie da się ukryć, że od półtora miesiąca jesteśmy poddawani medialnej obróbce, obróbce informacyjnej, informacyjno-psychologicznej. Właściwie widzimy dzisiaj coraz bardziej narastającą cenzurę, cenzurę także prewencyjną i zamykanie jakiejkolwiek możliwości publicznej wypowiedzi, która odbiegałaby od takiej matrycy narzucanej odgórnie. A ta matryca oczywiście jest matrycą, która nie pozwala mówić na temat Rosji, rosyjskiej kultury, rosyjskiego języka, samych Rosjan inaczej niż tylko źle. No chociaż to oczywiście jest za mało powiedziane, mamy do czynienia z medialnym nakręcaniem spirali nienawiści. I to mówię to absolutnie bez cienia przesady. Z niezawieszania, zrywanie współpracy z rosyjskimi uczelniami, odseparowanie się całkowite od rosyjskiej kultury, wprowadzenie sankcji na rosyjskich pisarzy czy twórców muzyki, sztuk plastycznych, którzy żyli kilkaset lat temu. No, jest oczywiście takim skrajnym przykładem nakręcania tejże spirali i wpychania tak naprawdę Polski dzisiaj na drogę bez alternatywy, na drogę po prostu konfrontacji z Federacją Rosyjską. Tego typu tendencja znalazła swój wyraz w ostatnim sondażu Kantar Public dla tygodnika Polityka, w którym zapytano Polaków, czy kraje NATO, w tym Polska, powinny zbrojnie z udziałem wojska pomóc Ukrainie. 50% respondentów udzieliło odpowiedzi tak, no, w podziale 27% zdecydowanie tak, 23% raczej tak. W tym kontekście warto zadać sobie pytanie, w czyim interesie jest tworzenie takiego mechanizmu tworzenia społecznego przyzwolenia do eskalacji relacji z Rosją. W czyim interesie jest tworzenie wśród społeczeństwa polskiego takiego przekonania o braku jakiejkolwiek w ogóle alternatywy, jeśli chodzi o relacje w tej części Europy z Federacją Rosyjską i komu tak naprawdę zależałoby na eskalowaniu tej relacji z Rosją aż do poziomu na przykład wojny między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi. W czyim byłoby to konkretnie interesie? Moim zdaniem zdecydowanie byłoby to w interesie tego państwa, tego mocarstwa, które stosuje politykę przerzucania odpowiedzialności jako główną i stosuje ten proces, ten mechanizm jako główną alternatywę dla polityki równoważenia w obecnych stosunkach międzynarodowych. No, ten mechanizm spychania ciężaru, odstraszania, czy też samej wojny z wrogiem, z państwem traktowanym jako agresor, przerzucania tego ciężaru na inne państwo i unikania bezpośredniego zaangażowania jest charakterystyczne dla obecnych stosunków międzynarodowych. Widzimy to na Ukrainie. Widzimy, że z jednej strony to państwo nie otrzymało żadnego realnego wsparcia od 2014 roku, mimo iż już od 2014 roku, od lutego tamtego roku było ofiarą agresji rosyjskiej i utraciło terytorium, to mimo tego na mocy memorandum budapesztańskiego nie otrzymało żadnego wsparcia. Przypomnę tylko, że memorandum budapesztańskie podpisane w 1994 roku dawało Ukrainie gwarancje ze strony Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej w zamian za zrzeczenie się broni jądrowej. Widzimy oczywiście to duże wsparcie, które Wielka Brytania i Stany Zjednoczone udzielają Ukrainie, ale jest to wsparcie pośrednie.
Jest to wsparcie, które absolutnie nie wyklucza w tym momencie bezpośrednie użycie wojsk brytyjskich czy amerykańskich do obrony terytorium Ukrainy. Niewątpliwie państwa anglosaskie stosują tutaj strategię przerzucania odpowiedzialności. W języku angielskim nazywa się to strategia backpassing. Poświęciłem zresztą temu jeden z odcinków podcastu. I to rzeczywiście przerzucenie odpowiedzialności, które wynika z konieczności obrony status quo, jakby istniejącej równowagi sił, polega na tym, aby cudzymi rękami wyciągać kasztany z ognia, że tak to ujmę. Polega na tym, aby walczyć o obronę status quo, obronę istniejącego ładu międzynarodowego, no, cudzymi rękami, właśnie siłami zbrojnymi, a także siłami ludności cywilnej innych państw. Jest to niezwykle oczywiście korzystne z punktu widzenia zachowania własnej potęgi. Z punktu widzenia państw, które stają się backcatcherami, że użyję tego anglojęzycznego terminu, czyli tych państw, które biorą na siebie brzemię, ciężar starcia z agresorem w imię interesów jakiegoś mocarstwa czy supermocarstwa, jest to skrajnie niekorzystna sytuacja. Jest to sytuacja właściwie bycia takim zderzakiem strategicznym i poświęcania życia własnych obywateli w imię interesów innego państwa. Oczywiście obywatelom swojego państwa najczęściej się to przedstawia jako pewne walkę za pewne wartości, za pewne ideały, za i tak dalej, ale wiemy doskonale, że w twardej polityce, w polityce realnej, w geopolityce kwestie moralności, słuszności, praw moralnych, racji nie ma większego znaczenia, liczą się konkretne interesy i ich realizacja i to, co zagraża takim państwom, które są określane w teorii realistycznej czy neorealistycznej jako właśnie backcatcherzy, czyli ci, którzy są takimi junior partnerami mocarstw i realizują ich geostrategiczne interesy, jest właściwie groźba tego, że mocarstwa, państwa duże ponad ich głowami ostatecznie dogadają się, a ich interesy zostaną zepchnięte na margines. Patrząc na to, co się dzieje obecnie w polskich mediach, co się dzieje w mediach społecznościowych, mediach głównego nurtu, w tradycyjnych mediach, niewątpliwie moim zdaniem mamy do czynienia z tworzeniem właśnie społecznego przyzwolenia do eskalacji relacji z Rosją i to takim emocjonalnym, bardzo emocjonalnym mechanizmem, który absolutnie wyklucza jakiekolwiek racjonalne argumenty, czy w ogóle wyklucza racjonalną dyskusję, który usuwa w cień, spycha na totalny margines jakiekolwiek próby podejmowania racjonalnej dyskusji na temat kwestii przyszłości uchodźców z Ukrainy w Polsce, na temat właśnie kwestii eskalowania relacji z Rosją, na te pytania o to, jak Polska jest dzisiaj przygotowana do wojny i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem jest to po prostu działanie ukierunkowane na te eskalacje, która absolutnie moim zdaniem dzisiaj nie służy polskiej racji stanu. Ja chciałbym z całą mocą tutaj podkreślić, że to, co się dzieje na Ukrainie, to, co się dzieje w kontekście rosyjskiej agresji, rosyjskiej inwazji na Ukrainę, której nową odsłonę obserwujemy od 24 lutego tego roku, jest z punktu widzenia moralnego, z punktu widzenia etycznego, z punktu widzenia prawa międzynarodowego godne potępienia i nikt absolutnie nie wybiela zbrodni wojennych, nikt absolutnie nie kwestionuje tego, że doszło do sprzecznej z prawem międzynarodowym agresji na suwerenne państwo i to agresji, która nie rozpoczęła się w 2022 roku, ale w roku 2014. Natomiast musimy z punktu widzenia polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej, o bezpieczeństwie obywateli Polski, o bezpieczeństwie, także o kwestiach bezpieczeństwa egzystencjalnego narodu polskiego. Nie wolno decydentom szafować krwią polskiego żołnierza i polskich cywilów w imię jakichś wydumanych idei, czy też w imię geostrategicznych interesów mocarstw innych państw, czy będą to mocarstwa, czy jakiekolwiek inne państwa. W interesie Polski jest to, aby nie wchodzić do jakiejkolwiek wojny, a zwłaszcza nie wchodzić w sytuację, w której jesteśmy do tej wojny nieprzygotowani, o czym zresztą wielokrotnie Najwyższa Izba Kontroli zawiadamiała w swoich
raportach. W tym momencie kończę ten swój nieco przydługi wstęp. Chciałbym Państwa zachęcić do wysłuchania audycji sprzed kilku dni, która ukazała się w Radiu Szczecin. Fragment tej audycji z moim udziałem to było połączenie telefoniczne. Od razu uprzedzam, jeśli chodzi o kwestię jakości dźwięku, uprzedzam, że było to połączenie telefoniczne. Natomiast to pokazuje, jak niewiele można już teraz w mediach głównego nurtu powiedzieć, jak eliminowany jest moim zdaniem jakakolwiek dyskusja zawierająca racjonalne argumenty, pokazująca, że świat nie jest czarno-biały, że sytuacja geostrategiczna jest znacznie bardziej skomplikowana i nie powinniśmy eskalować tych emocji do takiego poziomu, gdzie nie będziemy już mieli drogi odwrotu. A pamiętajmy, że dziś Polska nie jest przygotowana do dużej wojny, do dużego konfliktu i powinniśmy przede wszystkim koncentrować się na zachowaniu bezpieczeństwa egzystencjalnego państwa polskiego i narodu polskiego. Nie idźmy na tę wojnę. Od wczoraj w Rosji nie wolno publicznie porównywać Związku Radzieckiego do III Rzeszy. Duma Państwowa przyjęła ustawę o karach za publiczne utożsamianie roli ZSRR i Niemiec w czasie II wojny światowej oraz za zaprzeczanie jego fundamentalnej roli w zwycięstwach nad faszyzmem i humanitarnej misji ZSRR w wyzwalaniu krajów europejskich. Ma to grozić za to areszt lub grzywna. Tymczasem skojarzenia narzucają się same, zarówno w warstwie ideologicznej, jaką posługuje się Kreml i jego propagandyści, jak i powielanie najgorszych hitlerowskich wzorców na polu bitwy i w stosunku do ludności cywilnej. Eksperci, ale też zwykli ludzie coraz częściej zadają sobie pytanie, czy prezydent Rosji Władimir Putin to nowy Hitler i czy Rosja jest już państwem faszystowskim, a rosyjskie wojsko zachowuje się na podbitych terenach jak niegdyś SS. No i czy ostatecznie rosyjskich przywódców i dowódców czeka taki sam koniec jak hitlerowskich zbrodniarzy. A z nami pierwszy gość, pan dr Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktorze, przypomnę, rosyjska Duma, to informacja z wczoraj, przyjęła przepisy, z powodu których będzie można karać za skojarzenia Rosji Sowieckiej z III Rzeszą. Czy gdybym powiedział, że to taki szyderczy uśmiech Orwella zza Kremla, no bo faszyści chcą karać za wskazanie, że są faszystami, to co by pan powiedział? No ja myślę, że ta ustawa, która rozszerzyła kodeks wykroczeń administracyjnych o ten nowy artykuł, o którym pan redaktor powiedział, jest elementem znacznie szerszej polityki historycznej Federacji Rosyjskiej, która nie zaczęła się wcale 24 lutego tego roku, nie rozpoczęła się wraz z nową odsłoną rosyjskiej inwazji, bo pamiętajmy, że wojna, agresja Rosji na Ukrainę nie rozpoczęła się w tym roku, ale rozpoczęła się 8 lat temu, w 2014 roku. Tak. Tak, w lutym 2014 roku. I rzeczywiście ta penalizacja, to karanie za porównywanie działań kierownictwa Związku Sowieckiego, dowództwa, personelu wojskowego z celami, decyzjami i działaniami kierownictwa nazistowskich Niemiec, szczególnie boli dzisiaj establishment rosyjski, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się wielkiego święta w Federacji Rosyjskiej, jakim jest bez wątpienia 9 maja, czyli Dzień Zwycięstwa, obchodzony jako zwycięstwo. No ale właśnie, tu mamy do czynienia chyba z gigantycznym właśnie orwellowskim paradoksem, bo cały świat widzi przecież, co robi Rosja na Ukrainie, jakie jest podglebie tego, co robi Rosja na Ukrainie, i w sposób całkiem naturalny pytają nawet w Niemczech, czy Putin to Hitler XXI wieku. Ja myślę, że dzisiaj Władimir Putin stara się budować tożsamość Rosjan na zasadzie bardzo silnego kontrapunktu, bardzo silnej opozycji. Dobrzy Rosjanie i źli faszyści. Pamiętajmy o tym propagandowej całej otoczce rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę, tej nowej inwazji 24 lutego, że miała być to operacja denazyfikacyjna. Tak. Weszli na Ukrainę, żeby zlikwidować rzekomych nazistów. Zgadza się. I tak mówi oczywiście propaganda rosyjska. I to jest wynik budowy tej tożsamości narodowej, czy też tożsamości historycznej, która jest bardzo ważnym elementem rosyjskiej tożsamości narodowej, która pokazuje dobrych Rosjan, czy w ogóle jeszcze szerzej obywateli Związku Sowieckiego, którzy byli ofiarami napaści Związku Sowieckiego w 1941 roku, a jednocześnie przyczynili się walnie do
zwycięstwa nad nazistowską trzecią To Rzeszą. prawda, panie doktorze, ale to jest taki poręczny dla Putina i jego propagandy, taki wektor ustawiony przeciwko nazistom rzekomym i osadzającym się na tym micie wojny ojczyznianej i wyzwoleniu świata od faszystów, ale to nie zmienia faktu, że podglebie i metody po prostu się w sposób oczywisty kojarzą z mechanizmami faszystowskimi. Mówi się nie tylko o Putinie, że to Hitler XXI wieku, ale używa się takiego już neologizmu faszyzm, raszyzm. Czy zakładając oczywiście, że inna jest geneza tego zjawiska, co do mechanizmu, by pan się zgodził, że te analogie są uprawnione? Ja bym tak daleko w takich analogiach nie szedł, ponieważ jednak ideologie i czasy są zupełnie inne. I jeśli nawet spojrzymy na wielką debatę, która obecnie toczy się w Stanach Zjednoczonych na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, między Rosją a Ukrainą, to zobaczymy, że nawet wśród demokratów, wśród partii obecnie, z której przecież rekrutuje się, że tak to określę, Joe Biden, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, są bardzo wpływowi intelektualiści, którzy można powiedzieć, nie idą tak daleko, czy też starają się zwrócić uwagę świata, że tego typu mechanizmy, które obserwujemy na Ukrainie, są także w innych częściach świata, że takie zbrodnicze działania właściwie są pod każdą szerokością geograficzną i to nie mówimy o czasach zamierzchłych, o XIX wieku, o XX wieku, ale w XXI wieku morduje się kobiety i dzieci nie tylko na Ukrainie. Także czynią to formalni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, tacy jak Arabia Saudyjska w Jemenie na przykład, gdzie jest olbrzymia katastrofa humanitarna i mówi to profesor John Mearsheimer, bardzo wpływowa postać amerykańskiej teorii. Czyli rozumiem, panie doktorze, że ja rozumiem, że pan z powodu pryncypiów naukowych musi posługiwać pewnie precyzyjnym językiem. Ja tu pana namawiam na pewne skróty myślowe i tezy publicystyczne, ale one po prostu, świat o tym mówi i świat tak to po prostu widzi. Poza tym jest mnóstwo analogii jednak. Bo panie tak. redaktorze, tak mówi część świata. Pamiętajmy, że dobrze. Agresji rosyjskiej na Ukrainę nie potępiły wszystkie państwa to, świata. No to prawda. Ale my mamy tutaj trochę większe prawo moralne, chyba żeby się temu przyglądać, ponieważ wiemy, czym był hitleryzm. Moralność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych, panie Oczywiście. Redaktorze. Ale my tu sobie analizujemy i nikomu żadną walutą płacić nie musimy. Panie doktorze, bo mówię o tych analogiach. Nawet jeśli będziemy tutaj w pewnym, nawet nie sporze, tylko będziemy się tu różnić jakby spojrzeniem, to jednak tak, jest ludobójstwo, są czystki, są listy proskrypcyjne, ale jest też idea. I tutaj chciałbym pana za język pociągnąć, bo wiem, że sporo pan na ten temat wie. Idea, w tej idei jest co? Przekonanie o cywilizacyjnej misji, o wyższości nad innymi narodami, o przestrzeni wyższości kulturowej. Jest rasizm, jest koncepcja trzeciego Rzymu, Eurazja od Lizbony do Władywostoku. Jest w końcu Aleksander Dugin, ponoć człowiek, na którego teoriach swoją wizję Wielkiej Rosji właśnie zbudował Putin. On mówi wprost, jak Hitler, Ukraińców zabijać. I to on mówi, że Polska to jest państwo fikcyjne, więc tych analogii jest mnóstwo. Panie redaktorze, ja rozumiem emocje, które panują obecnie w części świata zachodniego i w Polsce, co jest zrozumiałe, że budzi to sprzeciw, budzi to moralne oburzenie, to co robią wojska rosyjskie. Natomiast ja byłbym bardzo daleki od podsycania właśnie tychże emocji. Emocje nigdy nie są dobrym doradcą. Myślę, że nam w Polsce, zwłaszcza z uwagi na nasze położenie geostrategiczne, potrzeba jest chłodnej analizy. Wracając do pańskiego pytania, czy właściwie do tego, co pan powiedział odnośnie Aleksandra Dugina, czy pewnych podstaw ideologicznych, którymi się posługuje dzisiaj Federacja Rosyjska. Spójrzmy, że ta ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, została przedłożona Dumie w październiku 2021 roku przez jej wiceprzewodniczącego, czyli bardzo wpływową postać, Aleksandra Żukowa. Również poparła i też również przedłożyła tę ustawę jako wnioskodawca przewodnicząca Komisji Kultury Dumy, Jelena Jampolskaja. I to
też pokazuje, że ma to swoje głębokie zakorzenienie właśnie w tych czynnikach, które nazywamy czynnikami wartości. To nie jest tak, że dzisiaj Rosjanie mówią, że są, że tak powiem, że mają prymat kulturowy nad innymi narodami. Jest na odwrót. Uważają, podobnie jak Aleksander Dugin, że są odrębną cywilizacją. Nie znaczy, że lepszą czy gorszą, po prostu odrębną. Natomiast Ukrainę traktują jako część tego, co nazywają sami rosyjskim światem. I to rzeczywiście jest ta chęć dominacji nad Ukrainą, nad Ukraińcami, także nad ukraińską cerkwią prawosławną, bo pamiętajmy, że prawosławie odgrywa bardzo istotną rolę. Ale to jest kolejna analogia, wejdę panu w słowo. No bo dla mnie Dugin, to jest skrót myślowy, nie jestem naukowcem. Dla mnie jest, jeżeli porównuję Putina do Hitlera, to dla mnie Dugin jest takim hitlerowskim Goebbelsem. Pytanie, bo wspomniał pan tutaj o zakorzenieniu w cerkwi. Mamy kolejną właśnie analogię, która wiąże się z takim ideologicznym uzasadnieniem tych działań, włącznie z tym, co nazywamy ludobójstwem. Dugin mówi Ukraińców zabijać, zabijać, zabijać. No to jest duże uproszczenie. Natomiast faktem jest, że musimy powiedzieć, że III Rzesza generalnie walczyła z religią, natomiast putinowska Rosja tę religię wysunęła na piedestał. Oczywiście w taki sposób, że jest ta religia, mówimy o cerkwi prawosławnej rosyjskiej, całkowicie podporządkowana pod rosyjskie państwo. I zresztą tutaj, jeżeli patrzymy na postawę patriarchy Cyryla, to wiemy doskonale, że jest to były współpracownik KGB. Jest to człowiek niezwykle blisko związany z rosyjskimi kręgami siłowymi i realizuje po prostu imperialne cele Federacji Rosyjskiej. Czy ja dobrze zrozumiałem, panie doktorze, bo czyli my się różnimy, jakby nie da się pan skusić na tezę, że Putin to Hitler XXI wieku i że faszyzm równa się raszyzm, ale rozumiem, że jeśli chodzi o tą ideę, agresję, ekspansję, to tutaj rozumiem, że poza tym, że to być może jest ciekawe w sensie szkiełka i oka, to rozumiem, że pan doktor widzi w tym pewne imperialne zakusy, które można jakoś tam porównać do podobnych ambicji, jakie miała III Rzesza. Myślę, że niewątpliwie dzisiaj Władimir Putin ma takie ambicje, aby odtworzyć projekt imperialny rosyjski. Zresztą skala tego uderzenia na Ukrainę 24 lutego wskazuje na to, że może właśnie chodzić o wskrzeszenie Imperium Rosyjskiego. Natomiast pamiętajmy, całkowicie chłodno analizując mędrca szkiełkiem i okiem, jak się mówi w środowisku naukowym, że tak postępują właściwie wszystkie mocarstwa. Wszystkie mocarstwa, i to jest tragizm polityki mocarstw, jak pisał profesor John Mearsheimer, wybitny amerykański politolog, który wskazywał, że wszystkie mocarstwa w trosce o własne bezpieczeństwo, czy właściwie o własne przetrwanie, chcą maksymalizować swoją potęgę. Chcą maksymalizować swoją potęgę i po prostu ekspandować. Robią to pod różnymi szyldami. Nie wiem, trochę mnie dziwią te słowa, które pan mówi. Oczywiście zakładam taką sytuację, że pan po prostu chłodno, naukowo analizuje pewne fakty i przyporządkowuje precyzyjnie do pewnych rzeczy, ale ja nie chciałbym, żeby nasi słuchacze odnieśli jakieś błędne wrażenie. Czy my będziemy to nazywać faszyzmem czy raszyzmem, to jeżeli Moskwa wprost lub nie wprost mówi, że o rozwiązaniu kwestii ukraińskiej, no to nam się kojarzy z rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Jeżeli Dugin mówi zabijać Ukraińców i mówi o tym, że Polska jest krajem fikcyjnym, no to trudno nie mieć takich skojarzeń. Panie redaktorze, oczywiście na poziomie emocjonalnym jakakolwiek racjonalna analiza, odwoływanie się do jakichkolwiek doktryn geopolitycznych, doktryn wojskowych, analizy kultury strategicznej nie ma większego sensu. Obraz jest jasny i czarno-biały. To, co robi Rosja, jest złe, mordowanie ludzi jest złe, torturowanie ludzi jest złe. To, że inni to robią, nie ma większego znaczenia, bo
trzeba nazwać zło złem i to, co znaczy, się ja właśnie to, co się chciałbym uniknąć, ponieważ Ukrainie. tego przywoływania tych elementów, o których pan powiedział, bo oczywiście one istnieją również w naszej społecznej pamięci, natomiast to powoduje, że trochę robi to wrażenie pewnego symetryzowania, a my dzisiaj mówimy o konkretnej wojnie, o konkretnej agresji i o konkretnym człowieku, który tę agresję wywołał z powodu bardzo konkretnych ideologicznych również powodów. No tak, ale kwestie ideologiczne, pamiętajmy, są pewną kurtyną. To nie jest tak, że Rosja rozpoczęła 24 lutego nową inwazję, bo nagle ktoś sobie tak po prostu wymyślił, że zrobi denazyfikację, w cudzysłowie oczywiście. Nie, no to jest po prostu Ukrainę. Etap kolejny, ale on wynika z pewnego pierwotnego źródła, które właśnie mi się skojarzyło z tym, że z podobnego źródła, może o odwrotnym wektorze, rodził się faszyzm w III Rzeszy. No to ja się pod tym nie podpisuję i pod takim oczywiście, stwierdzeniem. No. Zdecydowanie bliżej mi do amerykańskich realistów czy neorealistów. Aha. Zdecydowanie, którzy właśnie jasno podkreślają, że tutaj to okrucieństwo, te zbrodnie rosyjskie, które dzisiaj obserwujemy na Ukrainie, nie wzięły się oczywiście znikąd, że to nie jest początek tej wojny, to nie jest 2022 rok, tylko 2014. I tutaj się zgodzimy, głębiej, tak. No to warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego Rosja anektowała Krym? Dlaczego Rosja rozpoczęła w kwietniu 2014 roku wojnę w Donbasie? No i amerykańscy neorealiści, tacy jak wspomniany przeze mnie profesor Uniwersytetu Chicagowskiego John Mearsheimer, zresztą gość w Polsce dosyć częsty, jego książki są wydawane w języku polskim przez prestiżowe polskie wydawnictwa naukowe, jasno wskazuje, że to nie jest tak, że Rosja nie miała pewnych racji, jeśli chodzi o sprzeciwianie się rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego. No cóż, to już jest zupełnie inna... Ja sobie zdaję sprawę, że na to nie ma miejsca, na tego typu dyskusji nie ma miejsca w środkach masowego przekazu. Znaczy ja myślę, że... To może źle pan mnie zrozumiał. Ja myślę, że na taką dyskusję, na poszerzenie, szukaniu tego typu kontekstów oczywiście będzie miejsce, ale nie wiem, czy to jest właściwa pora, kiedy lecą bomby na miasta ukraińskie, to chyba nie jest ta pora. No pamiętajmy, że warto się zastanowić nad tym, żeby te bomby nie leciały na polskie miasta. A jeżeli się nie zastanowimy nad przyczynami polityki międzynarodowej i nie zrozumiemy tych mechanizmów, no to łatwo będziemy ulegać emocjom i eskalacji. Ja bym przede wszystkim chciał zrozumieć, na czym polega ta ambicja i ten plan pana Władimira Putina. Na pewno rzucił pan sporo ciekawego światła na problem, o którym od pewnego czasu rozmawiamy. Jestem wdzięczny za spotkanie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Kłaniam się. Doktor Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Jeszcze raz kłaniam się. Thank you.